Witajcie, kochani. Ja się bardzo cieszę, że tutaj mogę być. Wiecie, dla mnie to jest wielki zaszczyt, że mogę mówić o tym, co Bóg zrobił w moim życiu. Cieszę się dlatego, że mogę tutaj być, ponieważ pochodzę z Cieszyna. I te okolice Ustroń i Wisła nie są mi obce. Choć nigdy nie jeździłem na nartach, tylko dlatego, że był zawsze jakiś tam problem w domu z pieniędzmi, ale bardzo się cieszę, że mogę tutaj być. Chciałbym zacząć od tego, że kiedy miałem 7 lat, moi rodzice się rozstali. Mój tata nadużywał alkoholu. Był osobą, która wychowywała się w domu dziecka i tak naprawdę nigdy nie słyszałem dobrych słów od niego. Był bardzo ostrą i szorstką osobą. I tak od samego początku uważałem, że chyba to jest moja wina. Więc kiedy moi rodzice się rozstali, zacząłem zakładać maski. Zacząłem wchodzić w takie rzeczy jak na przykład sport, malowanie czy tam rysowanie, aby zapomnieć o tym wszystkim, co tak naprawdę jest w moim sercu, że nie mam taty. Niektórzy koledzy grali w piłkę, w kosz, a ja sobie myślę, fajnie, a gdzie jest mój tata? I tak od najmłodszych lat żyłem w takim kłamstwie, takim odczuciu, że jest gorzej. Tym bardziej, że w domu były problemy z pieniędzmi. Moja mama jest wspaniałą kobietą, robiła wszystko, aby wszystko miało w domu właściwie miejsce, czy tam wszystko się zgadzało, ale tak naprawdę zawsze brakowało czegoś tam w domu i przez to czułem się gorszy. I przyszedł taki okres w moim życiu, kiedy zacząłem grać na gitarze. Pierwszy na klasyku, później na gitarze elektrycznej i powiedziałem sobie, że zrobię wszystko, aby się stać sławny. I od krok po kroku zacząłem słuchać takich muzyki bardziej rockowej, metalowej. Zacząłem poznawać ludzi, czy z Cieszyna, czy też z Wisły, Ustronia, którzy słuchali muzyki metalowej, takiej antychrześcijańskiej. I na samym początku nie chciałem w tym kierunku iść, podążać, ale krok po kroku ciemność zaczęła mnie fascynować. I pamiętam bardzo dobrze, że przyszedł taki okres, kiedy zrobiłem wielkie głupstwo w swoim życiu. Zacząłem rozmawiać z tym aniołem, który upadł, który sprzeciwstawił się Bogu. I od tamtego czasu zaczęły się dziwne rzeczy dziać w moim życiu. Kiedy spotykaliśmy się na imprezach, robiliśmy różnego rodzaju rzeczy, kiedyś nawet wiązałem krew z kimś. I na samym początku nie wiedziałem, że poniosę wielkie konsekwencje z tego powodu. Po prostu chciałem być sławny. I przyszedł taki czas, kiedy miałem 21 lat, że rzuciłem studia. Studiowałem w Cieszynie na edukacji filozoficznej społecznej. Grałem już wtedy w różnych kapelach, dość znanych tutaj w Cieszynie. I kiedy miałem 21 lat, rzuciłem wszystko. Zostawiłem swoją rodzinę, zostawiłem wtedy byłą dziewczynę. Powiedziałem, że chcę teraz pokazać innym, że coś potrafię, że kimś będę. Wyjechałem do Londynu, zacząłem pracę w koktajl barze. Zacząłem dość często i dużo grać, aby mieć lepsze umiejętności. I przyszedł taki czas, że znalazłem zespół, który nazywał się Devilish Impressions, to znaczy diabelskie impresje. I zobaczyłem, że to są ludzie, którzy naprawdę nie lubią Boga, którzy szydzą z Boga, którzy się wyśmiewają i tak naprawdę zacząłem z nimi grać. Zaczęliśmy grać po całej Europie. Początki były takie spokojne. Graliśmy pierwszy w Niemczech, później zaczęliśmy grać większe koncerty i przyszedł czas, że zaczęliśmy grać nad Behemothem, czyli poznałem osobiście Adama Darskiego, Nergala i graliśmy również z zespołami jak Marduk czy Satyricon. To jest takie bardzo okultystyczne kapele. I wiecie, ja wtedy myślałem, że to jest to. Ja myślałem, że to jest ten kierunek, czułem się dobrze z tym. Oczywiście czułem się jakby takim półbogiem, że teraz mogę komuś coś udowodnić, coś pokazać, ale tak gdzieś głęboko w sercu tak naprawdę czułem niepewność i czułem się źle. Nie będę mówił wam o tym, w jaki sposób demony się manifestowały w domu, gdzie spałem, bo to nie jest tak naprawdę istotne, nie chcę tutaj reklamować szatana. Ale chcę wam powiedzieć, że przyszedł czas, kiedy pomyślałem sobie, że to wszystko, co robię, jest po prostu złe, jest niedobre, ale ja nie potrafiłem z tym skończyć. Byłem uzależniony od alkoholu, byłem uzależniony od pornografii, od seksu, bardzo dużo przeklinałem, szydziłem z ludzi i również tak naprawdę byłem uzależniony od papierosów. I przyszedł czas, kiedy pomyślałem sobie, że to wszystko jest bez sensu, że życie nie jest fajne. I powiedziałem, że chyba jest czas, aby sobie po prostu z tym wszystkim dać spokój. Myślałem o samobójstwie, ale tak naprawdę gdzieś głęboko coś we mnie cały czas działało, coś się manifestowało. Mój dobry kolega Piotrek Brudny z Cieszyna odezwał się kiedyś na Skype'ie do mnie i powiedział: Kamil, cześć, co u ciebie słychać? I tak krok po kroku zapytał: Kamil, czy ty się modlisz? Bo on kiedyś zebrał mnie na bezsenną noc do Skoczowa, pamiętam. I ja powiedziałem: Piotrek, wiesz co, ja nie wiem, czy Bóg istnieje, tym bardziej, że wiesz, gram w takich złych kapelach i byłbym hipokrytą, jeżeli bym po prostu modlił się. Ale wtedy Piotrek powiedział ważną rzecz. Nieważne, Kamil, co zrobiłeś i co robisz, ale Bóg chce z tobą porozmawiać. I słuchajcie, przez 2-3 miesiące nie mogłem tego wyciągnąć z głowy. Każdego dnia słyszałem te słowa, gdzie wierzę, że teraz, wiem o tym, że teraz Duch Święty mówił do mnie, abym z nim porozmawiał. I po tych 3-4 miesiącach, jakoś tak to wyglądało,
znalazłem takie świadectwo na internecie, gdzie muzułmanin oddał swoje życie Jezusowi i Pan Bóg mu się objawił. Poszedłem tylko dlatego na internet, aby sprawdzić to, ponieważ w swojej pracy w Londynie, gdzie byłem menadżerem, pod sobą miałem takich muzułmanów, pracowników i oni mówili, że nie wierzą w Jezusa, że Jezus nie umarł na krzyżu, więc chciałem to sprawdzić na internecie. I wtedy pomyślałem sobie, kiedy zobaczyłem to świadectwo, zdałem sobie sprawę, że albo ta osoba jest nienormalna i kłamie, albo mówi prawdę, że nic nie może być pośrodku. I pamiętam, że zamknąłem wtedy swoje oczy i powiedziałem: Panie, że jesteś prawdziwy, jeżeli jesteś prawdziwym Bogiem, który mieszka gdzieś w niebie, to przepraszam Cię za wszystko, co zrobiłem w swoim życiu. I miałem przed sobą taki filmik tych niegodziwych rzeczy, które dotykałem. I powiedziałem: Panie, jeżeli jesteś prawdziwy, to przyjdź i zmień to wszystko, bo ja nie wytrzymuję, nie daję rady. I później powiedziałem: Jezus Chrystus, teraz stajesz się moim Bogiem. Kiedy wypowiedziałem te słowa, moje ręce zaczęły się podnosić same do góry. Usłyszałem głos, który powiedział do mnie: nie opieraj się temu, to jest dobre dla ciebie. I poczułem takie wyładowanie elektryczne, które mnie dotknęło. Padłem na prawą stronę, zacząłem się trząść, zacząłem płakać jak dziecko, szlochać, a później zacząłem się radować, poczułem taki pokój. Kiedy na drugi dzień wstałem, wypowiedziałem te słowa jeszcze raz, powiedziałem: Jezus, znowu zacząłem się trząść. Nie wiedziałem, co się ze mną dzieje, słuchajcie. Teraz mówię o tym w wolności i mam w tym pokój, ale wtedy się naprawdę bałem, nie wiedziałem, co się dzieje. Napisałem szybko do Piotrka Brudnego, powiedziałem: Piotrek, słuchaj, takie rzeczy się dzieją. I on tak szybko zadziałał, że powiedział: słuchaj, mam wspólnego znajomego, który mieszka też w Londynie, idź do niego. On się nazywa Dawid Kaliński, idź do niego, przeżył coś podobnego. I Dawid Kaliński zabrał mnie do kościoła zielonoświątkowego, takiego dużego w Londynie. Zabrał mnie tam, przychodzę, patrzę, 2000 ludzi, myślę sobie: wow, ale super, tyle ludzi uwielbia Boga, to jest niemożliwe. I tam młody pastor powiedział taką ważną rzecz: jeżeli chcesz oddać swoje życie, to podnieś rękę do góry, a Duch Święty stąpi na ciebie i cię dotknie. Ja już wtedy wierzyłem w Jezusa, już wtedy mu ufałem. I wtedy, kiedy było te zawołanie tak, do dania życia Jezusowi, nawołanie, ja podniosłem ręce do góry i poczułem, jak Duch Święty stąpił na mnie. Ja padłem na ziemię, moje usta się otworzyły i zacząłem wydawać 8-9 okrzyków. Te demony zaczęły opuszczać moje ciało. Poczułem, jakby moje ciało zaczęło lekko lewitować. Przednia część zaczęła się podnosić. Od tamtej chwili pierwszą rzeczą, którą powiedziałem Dawidowi, powiedziałem, że go kocham. Bóg totalnie zmienił moje serce. Od tamtego czasu przestałem pić, nigdy się nie upiłem, przestałem przeklinać, przestałem palić papierosy, przestałem brać narkotyki, nie spałem żadną z kobiet. Minęło ponad 3,5 roku. Zostawiłem zespół, złamałem gitarę, powiedziałem, że nie chcę żadnych bogów mieć przed Jezusem. Znalazłem swego tatę. Znalazłem, powiedziałem, że go kocham, że Jezus zmienił moje życie. On się rozpłakał, byliśmy razem na ulicy, wtedy rozpłakał się. Powiedział, że to jest niesamowite, bo jeszcze niedawno wołał do Boga, abyśmy mogli się spotkać. I co jest najważniejsze, to, że moja rodzina się nawróciła. Moi bracia, kiedy zaczęli mi zwiastować Ewangelię, że Bóg jest żywy, że Bóg jest prawdziwy, że On uwolnił mnie. A oni sami zobaczyli, że coś ze mną jest inaczej, że wszystko zaczyna się zmieniać, że inny człowiek jest we mnie, że wszystko się pozmieniało, że jestem innym stworzeniem. Teraz w maju moja rodzina będzie miała chrzest wodny. I chcę wam powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, że ja wiem, że Bóg jest miłością, jest Bogiem, który nie pozwoli z siebie szydzić, jest łaskawy i jest również święty. I chciałbym was zachęcić do tego, że nieważne, gdzie jesteście, czy w pracy, czy na ulicy, proszę was o to, abyście głosili Ewangelię. Tylko dlatego, że to, co Piotrek powiedział do mnie, nieważne, co zrobiłeś, to zaczęło działać w moim życiu. Nie musimy znać idealnie Biblii, fajnie, jeżeli ją znamy, ale to nie o to w tym chodzi. Chodzi o to, że jeżeli głosimy Słowo Boże, mówimy o miłości, ta miłość się zaczyna manifestować i ona oczyszcza. I od tamtego czasu zacząłem wychodzić na ulicę, zacząłem głosić Ewangelię, zaczęliśmy również wchodzić do miejsc takich ciemnych i zobaczyłem, jak Bóg się manifestuje. Widziałem wiele uzdrowień, widziałem, jak demony się manifestują, jak wychodzą z ludzi. Widziałem naprawdę potężne manifestacje Boga. Ale wiecie, co jest niesamowite, to, że niedawno się modliłem, jakiś czas temu się modliłem, mówię: Panie, chciałbym Ci służyć ponad wszystko. Chciałbym być Twoim wojownikiem, Twoim uczniem. I teraz, kiedy mam możliwość, aby jeździć z brygadą 4B, to tak naprawdę rozumiem, czym jest uczniostwo. Wiecie, oni często sobie nie mówią, bo wiadomo, że są usługującymi, ale ja wiem, że oni się zapierają każdego dnia. I widzę to, kiedy jestem z nimi. I to jest niesamowite. Jest to dla mnie czas, kiedy mogę naprawdę wiele się nauczyć od nich, ale tak samo dziękuję Bogu za to, że są tacy wojownicy, którzy jeżdżą, którzy nie idą na kompromisy, ale przede wszystkim, którzy kochają ludzi.
I jest to dla mnie wielki zaszczyt, że mogę tutaj być, mogę z wami się podzielić tym wszystkim, co Bóg zrobił, że Bóg jest żywy, jest prawdziwy, że tak naprawdę, kiedy rzuciłem wszystko w swoim życiu, zostawiłem pracę, zacząłem się modlić o pracę, aby mieć taki czas, aby chodzić do zboru, aby mieć czas dla Boga, Pan Bóg wszystko układał, wszystko po kolei. Działy się ponadnaturalne rzeczy. Nie miałem pieniędzy. Czasami był taki okres, że nawet nie miałem pieniędzy, żeby kupić coś do jedzenia. To nagle ktoś przyjeżdża do mojego domu, do Irlandii i mówi, słuchaj, Pan Bóg mi powiedział, że mam dać ci 50 euro. To było niesamowite. Kiedy już nie miałem jak żyć, powiedziałem, Panie, jeżeli Ty dasz mi pracę w tym tygodniu, to ja wiem, że mam tutaj zostać i mam głosić Ewangelię. Po dwóch dniach ktoś się odezwał, dał mi pracę. Mogłem oddać pewne długi. To jest niesamowite. Wiecie, że kiedy my idziemy za Bogiem, wszystko się zaczyna zgadzać. Wszystko funkcjonuje. I ja bym chciał was zachęcić. To, co powiedział w liście, co Jakub powiedział w liście, że jeżeli jesteśmy wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, to Bóg będzie nas błogosławił. I tak jest. Doświadczam tego każdego dnia. I teraz taki jeden werset. Na pewno go znacie. To jest list do Rzymian. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulec bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. Ten to Duch świadczy współ z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Niesamowitą rzeczą jest to, że Bóg objawił mi się jako tata. Ja wiem, że możemy o tym w różny sposób mówić. On jest święty. Ale On objawił się jako tata. Abba, słowo znaczy, wiecie na pewno po hebrajsku, tatuś, tata. Kiedy byłem w Izraelu, to jest niesamowite, że mogę być w miejscu, gdzie modlicie się o Izrael. To jest super, to jest bardzo fajne. Ale wiecie, co jest najważniejsze? Aby głosić im Ewangelię. Kiedy byłem w Izraelu, nie widziałem ani jednej osoby, może dwie, misjonarzy, ale nie widziałem ani jednej osoby, która wychodziła na ulicę, aby zwiastować im Ewangelię, aby mówić o Chrystusie. I kiedy byłem w Izraelu, zacząłem z ludźmi rozmawiać, oni się mnie bali, oni powiedzieli, my się Ciebie boimy. A ja powiedziałem, nie, mnie się boicie. Bo prawda was chce oczyścić. Kiedy byłem w Palestynie, kiedy głosiłem Ewangelię w Jerycho, Bóg zaczął uzdrawiać ludzi w restauracji. Oni byli w wielkim szoku. Oni powiedzieli, jak Ty to robisz? Powiedziałem, to nie ja, to Chrystus. Oni chcieli mnie zaprowadzić do domu. Dali mi wtedy wodę, koktajle. To było niesamowite. Ale przede wszystkim jeden chłopak oddał swoje życie Jezusowi. Wiecie, w tamtej religii, w tamtym miejscu jest to karalne śmiercią. I Bóg zabrał strach. I jesteś świadkiem tego, że Bóg może zabrać strach, abyście mogli głosić w domu. Głosić w pracy, na ulicy. I On tego chce. Dlatego was zachęcam. Nie bójcie się. Bóg nie pozwoli, żeby wam się stało coś złego. Naprawdę nie pozwoli. On jest większy. On zwyciężył. Problem jest wtedy, kiedy my zaczynamy się skupiać na sobie, kiedy zaczynamy myśleć, co ja teraz mam zrobić, co powiedzieć nieprawda. Jezus żyje w nas, On chce się manifestować przez miłość.